No więc używałem karty Intela przez miesiąc po to, żebyście wy nie musieli. I po tym miesiącu dochodzę do wniosku, że ja chyba gdzieś w głębi jestem swego rodzaju masochistą, że wymyśliłem sobie takie wyzwanie. Bo ten miesiąc, czyli od 1 grudnia do 1 stycznia, kiedy używałem tej karty na co dzień jako jedynego komputera w domu, to był naprawdę niezły roller coaster. Jak to jest na co dzień używać karty Intel Arc A750? Bo wygląda to trochę jak... A w rzeczywistości wyglądało to tak. No dobra, żarty na bok. Prawda jest taka, że myślałem, że ten film, to znaczy używanie takiej karty przez miesiąc, będzie miał zupełnie inny wydźwięk. Myślałem, że ten film potoczy się bardziej na torach takich, że ej, wiecie co, nie jest tak źle, ludzie trochę rozdmuchują problemy, da się tego używać, jest całkiem spoko. No i niestety nie mogę tak powiedzieć, bo rzeczywistość tak nie wygląda. I tu nie chodzi o to, że ja chcę kręcić jakąś wielką spiralę hejtu na te karty, czy to jest jakieś atencyjny materiał, po prostu opowiem wam, jak jest, a wy sami ocenicie. I też chciałbym na samym początku zaznaczyć, że mi tu nie chodzi wcale o wydajność tej karty, bo wydajnościowo, jak ta karta działa dobrze, jest naprawdę całkiem spoko w tych pieniądzach. Tylko właśnie, jak działa dobrze. A niestety, prawda wygląda tak, że sterowniki na ten moment, mimo że z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień coraz lepsze, są dalej w bardzo, bardzo kiepskim stanie. I to w sumie ze sterownikami miałem najwięcej przebojów. I paradoksalnie, ta karta, wiecie, na czym działała najlepiej? Na Linuxie. I do tego tematu też sobie przejdziemy potem. Z racji tego, że recenzja, która pojawiła się na kanale jakiś ponad miesiąc temu, była przeprowadzana na platformie testowej, na której mam bardzo mocny procesor, pamięci DDR5, jest to bardzo wypasiony PC, chciałem ten bardziej długoterminowy test przeprowadzić w sposób realistyczny, na platformie takiej, jakiej ktoś faktycznie mógłby chcieć użyć do użycia właśnie takiej karty jak A750. Padło więc na tego kompa. OG widzowie pamiętają, że kiedyś budowaliśmy go na filmie. Mamy tutaj i5-10400F na płycie B460 z pamięciami DDR4. Całkiem popularny zestaw swego czasu i nadal bardzo fajny do gier. Normalnie ten komputer działa z GTX-em 980, którego zmienimy właśnie na kartę Intela Arc A750, a także dodatkowo zmieniłem RAM w tym kompie, bo mam w nim bardzo biedne kości, które mają taktowanie 2133 MHz, no i nie chciałem, żeby to było wąskim gardłem. No i jak możecie się domyślać, problemy zaczęły się już z pierwszym uruchomieniem. Przepakowałem go do peceta i zgadliście! Nie wyświetla obrazu! Hurra! Dobry początek, co? Fantastycznie. Biorąc pod uwagę, że za 2 dni jest premiera Need for Speeda, to nie mogę się doczekać. Tak, więc nie byłem specjalnie pozytywnie nastawiony. Na całe szczęście okazało się, że nie jest to wina karty ani BIOSu, tylko faktycznych pamięci, których użyłem, które nie były kompatybilne z tą płytą główną. No, czasami tak się zdarza. Użyłem więc kości Kingstona, które mają wprawdzie 32 giga. One działały z częstotliwością 2666 MHz, bo takie jest ograniczenie tej płyty głównej, którą mam w tym kompie. Więc jak już z pamięciami się uporałem, przeszedłem do instalacji sterowników, no i gdy zainstalowałem drivery do tej karty, to dostałem bluescreena. O tak, pierwszy bluescreen zaliczony. Ale czy ostatni? Okazuje się, że tak, bo przez cały miesiąc użytkowania Intel Arc właśnie to był jedyny bluescreen, który się pojawił. Więc przynajmniej na tej płaszczyźnie było lepiej niż się spodziewałem. Tak więc wziąłem rzeczonego kompa do domu, odpiąłem swoją bestię z Custom LC, no i podłączyłem nasz poligon doświadczalny z Intel Arc. Ja na co dzień gram w rozdzielczości 1440p i mój monitor ma 170 Hz odświeżanie i ma FreeSync. Z tym pierwszym nie
nie było praktycznie żadnych problemów. Normalnie z poziomu ustawień Windowsa mogłem sobie wybrać odświeżanie i tutaj było totalnie zero problemów. Natomiast jeżeli chodzi o FreeSync, to jest to rzecz dość zagadkowa, bo nie ma wprost napisane, czy te karty wspierają monitory FreeSync. Ta karta wspiera VRR, czyli Variable Refresh Rate, co jest de facto specyfikacją HDMI 2.1. I okazuje się, że rzeczywiście ponownie w ustawieniach bezpośrednio Windowsa możemy sobie wymusić taką synchronizację i z mojego doświadczenia, z moim monitorem działało to bardzo dobrze. Ja tearingu nie widziałem, więc synchronizacja działała. No więc jak minął mi pierwszy tydzień? No, ten pierwszy tydzień był zdecydowanie najtrudniejszy, bo to było poniekąd trochę zderzenie z rzeczywistością. Na pierwszy ogień poszła gra Overwatch 2, w którą ja bardzo lubię sobie grać. No i wiecie, co się okazuje? Po 5 minutach mniej więcej Overwatch się zacina. Totalnie, na amen. Nic nie reaguje, nic się nie da zrobić. Muszę restartować kompa. No, czasami pojawiał się jeszcze scenariusz, że gra po prostu się wywaliła, ale najczęściej prawie jak z zegarkiem w ręku po 5 minutach gra się zawieszała na amen. Do tego stopnia, że dostałem wręcz karę na swoim koncie za to, że opuściłem zbyt dużo meczy. I to nie jest tylko wina mojego konkretnego komputera. Na Reddicie było mnóstwo wątków, a także na forum Blizzarda, że karty Intela nie działają dobrze z Overwatchem. I jest to kwestia sterownika. No trudno, zawsze mam jeszcze League of Legends. No i jakże było moje zdziwienie, gdy po odpaleniu LoL'a pierwsza gra też mi się wywaliła po loading screenie. Na szczęście crashe w LoL'u zdarzyły mi się dosłownie 3, które naliczyłem przez te kilkadziesiąt meczy, które zdążyłem zagrać. I grając Aramy miałem okolice 100 FPS-ów, co na stosunkowo lekką grę, jaką jest League of Legends, no to nie jest specjalnie dobry wynik, ale okej, da się grać, nie licząc tych kilku crashe, które mi się zdarzyły. Poirytowany faktem, że nie mogłem pograć w Overwatcha, no to stwierdziłem, że pobiorę sobie Warzone'a 2, no i może sobie tam coś poklikam. I akurat ta gra była bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Warzone bez żadnych upscalerów na 1440p i na ustawieniach wysokich działa w okolicy 60-70 klatek, co jest moim zdaniem naprawdę dobrym wynikiem jak na kartę tej klasy. Ale co lepiej, mamy też do dyspozycji upscaler XESS, który po włączeniu okazuje się, że zapewnia wzrost wydajności do mniej więcej 80-90 klatek, przy czym wygląda nawet trochę lepiej niż FSR 2. I gdyby większość gier działała tak jak nowy Warzone, no to śmiało taką kartę Intela można by było polecić. No tak, ale dla mnie największą niewiadomą był nowy Need for Speed Unbound. Ja jestem ogromnym fanem Need for Speedów i nie mogłem odpuścić premiery, więc w dniu premiery kupiłem grę na Steamie, nie mając w ogóle zielonego pojęcia, czy ona w ogóle się odpali na komputerze z Intel Arkiem. Pobrałem, odpalam i okej, działa. Chociaż szczerze mówiąc, te cutscenki, które się tak dziwnie glitchowały i mrygały, trochę mnie zaniepokoiły i bałem się, że cała gra będzie tak wyglądać. Na całe szczęście wystarczył restart gry i cutscenki wyglądały już całkiem w porządku. I ogólnie rzecz biorąc, Need for Speed działa bardzo ok. Na ustawieniach wysokich mamy okolice 60-50 klatek na 1440p. I to jest naprawdę spoko wartość. Na ustawieniach średnich mamy nawet okolice 80-90, więc to jest super. I Need for Speed nie miał dużych problemów, poza tym, że na przykład czasami w samochodzie znikało mi koło. No prawie jakbym zostawił auto w Sosnowcu. Ewentualnie zauważyłem też problemy na przykład przy zastosowaniu upscalera FSR 2. Wtedy na ekranie pojawiały się dziwne glitche graficzne. Czasami też miałem problemy z oświetleniem w tunelach, no czy właśnie z migającymi kołami. Ale poza tym, szczerze mówiąc, Need for Speed był grywalny i to bez problemu. Ja nabiłem w niego kilkadziesiąt godzin. Nie było nic, co psułoby totalnie rozgrywkę. No i miałem też do skończenia kilka misji w God of Warze i on był absolutnie, kompletnie niegrywalny. Miałem takie momenty, w których FPS-y spadały do 7, niezależnie od ustawień graficznych, więc po prostu totalna sieczka i gra w niektórych miejscach była totalnie niegrywalna. W innych miejscach, gdzie FPS-y były stosunkowo wyższe, to na przykład nie wczytywał mi się boss, więc z czym ja mam walczyć z powietrzem? Problemów w God of Warze było co niemiara. Jest to gra, która bazuje na DX11 i to widać, że działa strasznie dziadowsko na tej karcie. Niestety.
No i tak, nagle niespodziewanie. W drugim tygodniu, na 6 grudnia, jakby Mikołaj przyniósł mi prezent, bo okazało się, że wyszły nowe sterowniki. I to była jedna z większych aktualizacji. I bez kozery mogę powiedzieć, że naprawdę sporo w niej poprawiono. Patchnoty dotyczyły m.in. League of Legends, Need for Speeda, Fortnite'a i rzeczywiście przyniosło to dużą poprawę. Tak dużą, że jakbym nie wiedział, to powiedziałbym, że ktoś przez noc podmienił mi kartę graficzną w kompie. Naprawdę, to był taki skok ogólnie stabilności i wydajności. No bo proszę, co wy na to, że nagle w League of Legends mam bardziej 250 klatek niż 100? No, jak dla mnie super sprawa. Okazuje się, że God of War również dostał kopa, bo zamiast mieć 7 klatek, mam w tym samym miejscu okolice 40. Okej, idealnie nie jest, bo wartości właśnie latają od 40 do 60, ale chyba każdy zgodzi się, że 40 to lepiej niż 7, co nie? Rozwiązały się też problemy ze znikającymi teksturami w Need for Speedzie, a dodatkowo także zaczął poprawnie działać Fortnite, ponieważ wcześniej musiałem go ogrywać w trybie DirectX 11 i trybie najwyższej wydajności. Do tego miałem czasami jakieś giga dziwne glitche graficzne, które totalnie psuły rozgrywkę. Po aktualizacji sterownika mogę grać normalnie na ustawieniach średnich na DirectX 12, bo mogę go wtedy włączyć. No i gra działa w okolicach 80 klatek bez żadnych takich gwałtownych, nagłych przycięć. Więc da się, tylko trzeba po prostu optymalizacji sterownika. W kolejnych tygodniach pograłem też Wiedźmina 3 z Next Gen Patchem, bo po tym jak zrobiłem o nim film, to trochę się wciągnąłem w rozgrywkę, muszę przyznać. I tam na DirectX 12, na ustawieniach Uber Plus, na 1440p, bez Hairworksów i bez Ray Tracingu, no wyciągałem okolice 60 klatek. Wieśka zlokowałem właśnie na 60 klatkach. Czasami ta wartość spadała poniżej w okolice 55, ale nic szalonego i wieśka naprawdę dobrze się grało. Natomiast też miał problem z glitchami graficznymi, które występują po dziś dzień. Jeżeli popatrzycie sobie na pochodnie czy na inne miejsca, w których jest ogień, to widać, że to wygląda coś nie tak. Przechodzi to w jakiś niebieski, przechodzi to w jakiś negatyw. Nie wygląda to tak, jak powinno. Miałem dwa takie hard crashe, to znaczy grałem sobie w wieśka i nagle po prostu monitor pokazuje mi, że stracił sygnał, brak sygnału, koniec, czarny ekran, nic się nie dzieje. I przestawał działać dźwięk, przestał reagować komputer, musiałem po prostu zrobić totalny restart, żeby wrócił do żywych. I zdarzyło mi się to dwa razy, w kolejnych aktualizacjach sterownika ten problem wyeliminowano, ale ogień dalej jest zgliczowany. Pograłem też trochę w Elden Ringa i szczerze mówiąc rozumiem już chyba dlaczego ta gra dostała tak wiele nagród gry roku, bo jest po prostu dobra. Na Intel Arc ta gra działa mniej więcej od 50 do 60 klatek na ustawieniach wysokich, na 1440p. Ta gra niestety ma sztywny limit klatek na 60, więc nie wiemy jak działałaby z odblokowanym klatkarzem, natomiast dało się w nią grać bardzo dobrze i ja pierwsze kilka godzin również grałem na Intel Arc i grało mi się bardzo dobrze. Nie tak dobrze na Intel Arcu działa natomiast Ray Tracing, który również myślałem, że sobie troszeczkę potestuję, skoro mam komputer u siebie w domu. I testowałem go na Spider-Manie, który naprawdę dużo lepiej wygląda z włączonym RT, ale gdy gramy na 1440p na ustawieniach bardzo wysokich, możemy włączyć Ray Tracing, wtedy mamy okolice 30 klatek, ale gdy włączymy XESS, no to mamy okolice 45 klatek. I jest to jak najbardziej wartość grywalna, dałoby się tak grać. Natomiast problemem było to, że mieliśmy takie nagłe przycięcia, spadki poniżej 30 z włączonym RT. Więc Ray Tracing na tej karcie nadal uważam, że to jest bardziej jako ciekawostka. Myślę, że Intel powinien się skupić na tradycyjnej rasteryzacji, żeby gry po prostu działały, a potem bawić się w dodawanie feature'ów. To samo było zresztą w grze LEGO Builders Journey, która jest stosunkowo taką ciekawą, małą grą logiczną. Ray Tracing tam również dodaje fajnego klimatu, natomiast totalnie rozwalał wydajność. A także, gdy włączyłem w tej grze FSR 2, po raz kolejny pojawiły się takie dziwne glitche graficzne, tak jakby moja karta miała zaraz umrzeć. Dużo osób pytało mnie także, jak ta karta działa pod Linuxem. I mam dla Was prostą odpowiedź. Bardzo dobrze. Jestem mega pozytywnie zaskoczony akurat tym aspektem, bo ta karta pod Linuxem działa lepiej niż na Windowsie. Nie powinno mnie to specjalnie dziwić, ponieważ Intel wybrał bardzo, bardzo dobre podejście, ponieważ ich sterowniki są w pełni
otwarte na Linuxie i tylko występują w takiej formie, której każdy może pomóc rozwijać. I to widać, bo działa to super. I teoretycznie tak długo, jak macie kernel w wersji 6.1 i odpowiednio nową wersję MESY, karta po prostu Wam zadziała. Nic nie musicie instalować dodatkowo, po prostu karta zaczyna działać. Ja akurat testowałem to na Manjaro, bo byłem zbyt leniwy, żeby stawiać sobie Archa, ale jeżeli ktoś z Was chciałby taką kartę używać pod Ubuntu czy Fedorą, musicie pamiętać o tym, że to są dystrybucje, które zwykle mają trochę starsze paczki, trochę starsze wersje jądra. I tam musicie je manualnie zaktualizować, żeby Intel Arc Wam zadziałał. Ale tak długo jak, by the way, używacie Archa albo macie Gentoo i wiecie co robicie, no to po prostu działa. I działa także wysokie odświeżanie monitora, działa synchronizacja, działają gry przez DXVK i właśnie niektóre działają nawet lepiej, to jest dla mnie kosmos. Pamiętacie te glitche, które pokazywałem Wam w Wiedźminie na Windowsie? Otóż, gdy odpalimy wieśka pod Linuxem przez DXVK, no to okazuje się, że tych problemów w ogóle nie ma i ogień wygląda tak, jak powinien. Elden Ring działa również pod Linuxem, nie działa może tak samo dobrze jak pod Windowsem, natomiast jest grywalny i spokojnie można by w niego grać, ale hitem było dla mnie to, że gdy Overwatch crashował się na Windowsie, ja byłem w stanie zainstalować go na Linuxie przez Lutrisa i Overwatch pod Linuxem się nie crashował. Były tam wprawdzie takie mikroprzycięcia wynikające z kompilacji shaderów i nawet DXVK asynchroniczny nie pomagał na ten problem, ale dla odmiany na Linuxie byłem w stanie pograć sobie normalnie w Overwatcha, skończyłem kilka meczy i nie było poza tymi drobnymi staterami większych problemów. Finalnie jeszcze przez kilka dni poużywałem komputera pod Windowsem na sterowniku 3975 i tam w końcu też problem z Overwatchem został w końcu rozwiązany i gra się przestała wywalać. Świetnie. Miesiąc czasu to zajęło, ale ktoś to zrobił. Zauważcie, że gry, o których ja mówiłem w tym filmie, to nie są jakieś niszowe gry, nie? Skoro Fortnite, League of Legends, Overwatch to są gry, w które codziennie grają miliony graczy i mówię to z pełną świadomością, że one nie zostały w pierwszej kolejności zoptymalizowane. No przecież jest największa statystycznie szansa, że ktoś będzie chciał taką grę odpalić. I zwłaszcza pod koniec miesiąca korzystało mi się z tego komputera już dużo lepiej. Nie wiem, czy to ja się po prostu przyzwyczaiłem do dziwactw Arka, ale wkurzało mnie to, że cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem takie, dobra, gram, ale czy za chwilę ten Overwatch się nie wywali? Dobra, gram w LoL'a, ale czy się zaraz nie skraszuje? To było największym problemem przez ten cały miesiąc. Ta taka niepewność, gdzie zamiast cieszyć się swoim hobby, grą, myślałem, co mogę zrobić, żeby to działało, co mogę zrobić, żeby to się nie wywaliło, czy to się skraszuje, czy to się nie skraszuje, czy będzie blue screen, czy będzie black screen. I miałem takie momenty, gdzie czułem, że mogłem zostawić tego GTX 980 w tym kompie i mimo, że wiele gier działałoby gorzej, nie miałbym takich dobrych detali, to wiedziałbym, że jak dana gra się odpali, to się nie wywali w jakimś totalnie losowym momencie i wiedziałbym, że mógłbym na tej karcie polegać. Niestety na karcie Intela nie mogłem polegać. Niestety, sterowniki pod Intel Arc nadal są w bardzo kiepskim stanie. Okej, Intel nad nimi pracuje i widać, że jest to dla nich duży priorytet, bo w trakcie jak ja używałem tego kompa, no to dostałem 4 aktualizacje przez miesiąc, średnio jedna na tydzień, więc faktycznie nad tym pracują. Wiem, że pracuje również nad tym team z Gdańska, że oni również pracują nad niektórymi elementami tego sterownika, więc wielkie propsy, że nad tym pracujecie, bo widać ten progres. Nie zmienia to faktu, że ta cała sytuacja ze sterownikiem pokazuje, jakim trudnym zadaniem jest stworzenie od zera karty graficznej. Nawet dla tak wielkiej firmy, dla takiego hegemona, jakim jest Intel. I jeżeli ktoś chce fajną kartę pod Linuxa, okej, byłbym w stanie ją polecić. Jeśli ktoś z Was chce głównie grać na Windowsie, to dlaczego mielibyście wybrać Intel Arc zamiast na przykład Radeona 6600, który jest jeszcze o 100 zł tańszy? Nawet ta obniżka do 1500 zł moim zdaniem nie ratuje na ten moment tej karty. No bo co, kupicie taką kartę i będziecie się wkurzać dla idei? No, można wspierać wielomilionową korporację. Nie, a tak serio, z drugiej strony to jest dobry powód jak każdy inny, bo
Jeśli ktoś z Was jest trochę zmęczony obecną sytuacją na rynku kart graficznych, to no nie da się dyskutować z tym, że Intel Arc to jest giga ciekawa karta. Na tyle ciekawa, że chciałem się z nią pomęczyć przez ten miesiąc. I o ile pierwsze tygodnie były naprawdę słabe, tak im dalej w las, tym lepiej. I jestem ciekawy, jaką wydajność i stabilność będzie miała ta karta za pół roku. Pewnie wtedy sobie wrócimy do tematu. Ale nie obiecuję, że będę jej znowu używał przez miesiąc. Chyba nie mam na to psychy. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.